Złowili tyle ryb, że sieci się rwały, dali więc znak swoim towarzyszom z drugiej łodzi, aby im pomogli. A kiedy podpłynęli, napełnili obie łodzie tak, że ledwo utrzymywały się na fali. Szymon Piotr, widząc, co się stało, rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jezus powiedział do Szymona: Nie bój się, od tej chwili zaczniesz łowić ludzi. Ewangelia według Łukasza, 5 rozdział, 6 do 8 wersetu i werset 10. Łowienie ludzi. Czy ma coś wspólnego łapanie ryb z łowieniem ludzi? Ten cud pokazuje, że mimo naszych wad Chrystus Jezus Pan chce używać wierzących, aby łowić ludzi, przyciągać ich do zbawienia. Fakt, że używa On upadających i grzesznych ludzi, czyni ten cud niesamowitym. W przedsiębiorstwie ewangelicznym Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy umieszczeni pod Jego kierownictwem, do Jego dyspozycji, a wierzący mają sobie pomagać jako współpracownicy, partnerzy i współuczniowie. Ten cud uświadomił Piotrowi również jego brak wiary, jego grzeszność, być może upór, samolubstwo lub twardość serca. Wszystkie takie grzechy muszą być osądzone w obecności Pana Jezusa Chrystusa. I tak cudowny połów ryb spowodował, że Piotr upadł na kolana przed Panem Jezusem Chrystusem, gdyż został pociągnięty do Niego w sposób, któremu nie mógł się oprzeć. Od tamtej pory był gotów poddać się Chrystusowi Panu i całkowicie Mu zaufać. Czy jesteś na to gotowy? Pan Jezus wiedział, jaki był stan serca Piotra i dlatego nie zrobił z tego, o co prosił Piotr: odejdź ode mnie. Zamiast tego Pan powiedział: nie bój się. Później Pan Jezus Chrystus mógł go użyć do innej służby, łowienia ludzi. W Dziejach Apostolskich 2 w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr złowił w sieć Ewangelii 3000 dusz. Złowili tyle ryb, że się sieci rwały. Dali więc znak swoim towarzyszom z drugiej łodzi, aby im pomogli. A kiedy podpłynęli, napełnili obie łodzie tak, że ledwo utrzymywały się na fali. Szymon Piotr, widząc, co się stało, rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jezus powiedział do Szymona: nie bój się, od tej chwili zaczniesz łowić ludzi.